Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam komputer przenośny. Jest to Toshiba T6400DX. Tutaj wyposażony jest procesor Intela 486. Tutaj targetowanie tego procesora jest 33 MHz. Pojemność dysku 200 MB. Tutaj porównam go z drugą tutaj Toshibą, która jest z 2005 roku. Ta starsza jest z 92. Zobaczycie gabarytowo, jaka to jest różnica między tymi dwoma tutaj komputerami. Dodatkowo jeszcze tutaj zważymy, żebyście wiedzieli, jaka waga była tego tutaj starego komputera i tutaj tego trochę nowszego, bo do 2005 roku. Tutaj później Wam odpalę ten komputer, zobaczycie, jak to wszystko tutaj wyglądało, jak on głośno chodzi. Tutaj na tym oryginalnym tutaj ekranie nie włączę tego tutaj komputera, ponieważ popełniłem błąd i zostawiłem ten komputer. Tutaj jak teraz zima była, te mrozy były w takim pomieszczeniu, gdzie temperatura bardzo nisko spadła i jeden tutaj z kondensatorów, który jest tam na zasilaniu tutaj tego głównego tutaj panelu, ten panel plazmowy ma z tyłu taką płytkę tutaj z mikroprocesorem i jest taki jeszcze taki układ tutaj zasilający ten panel cały. Tam jest taki kondensator, który tutaj pod wpływem tego tutaj mrozu aluminium się trochę rozprężyło i ten kondensator cały się trochę lekko powylewał. I jak włączyłem ten tutaj komputer, to lekko tam trochę złe napięcia poszły. Nie wiem, czy ten układ dalej coś się nie spalił, ale mam nadzieję, że tylko skończy się na wymianie tego kondensatora i wszystko będzie dalej potem działało. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.